No i mamy nową mapę przed nami, która wchodzi w aktualizacji 4.3. No Monhan, tak ona nam się nazywa, albo zowie, w zimie. Powiem wam tak, porównując stare mapy, a nowe, zaraz gdzie wam to pokażę, jest pewien problem. Wargaming robi te mapy nowe, tak można trochę powiedzieć, bez wyobraźni, z tego względu, że ta powierzchnia, na których jeździmy pojazdami, a już nie wspomnę o szybkich pojazdach, mamy przechlapane, z tego względu, że jest tak nierówna, jest bardzo dużo górek i nawet oddając strzały podczas jazdy jest bardzo, bardzo ciężko. Zresztą sami zaraz zobaczycie. Najpierw objedziemy sobie mapkę tak dookoła, zobaczymy, co tutaj się dzieje. Kolejna sprawa, przeważnie jak wprowadzają nowe mapy, one są albo niedoświetlone, albo są prześwietlone i po prostu jest tak jaskrawy ten kolor biały, że po prostu na jednej mapie jest totalnie ciemno, na drugiej jest totalnie jasno. I to jest też, nie wiem, co to tak projektuje te mapy, żeby po prostu nie zwraca uwagi. Zobaczcie na kolor pojazdu, jest w normalnych barwach, ale jeżeli chodzi o mapę, no to już ona tak wtedy nie wygląda, można powiedzieć. Te kolory są, moim zdaniem, są za bardzo jaskrawe, za jasne są. Dobra, pojedziemy sobie tą stroną najpierw, zobaczymy, czy tutaj jakieś podjazdy są. Kolejna rzecz na nowych mapach, te skały, te góry, to jest porażka totalna. Wiele razy można gdzieś tam rozbić czołg. No, ciężko, naprawdę jest bardzo ciężko grać na takich mapach. Nie wiem, dlaczego oni nie zrobią tak podobnych map, tak jak, dajmy na to, Prochorowka, Malinówka, otwarte bardziej, a nie takie bobslejowe. Fakt, tutaj będzie trochę, można powiedzieć, w otwartej przestrzeni, ale zobaczycie, jak ta przestrzeń jest, gdzie czołgiem szybkim naprawdę bardzo ciężko jest tam się poruszać, a już nie wspomnę o jakichś, dajmy na to, pojazdach typu T95, nie wiem, co T95 na tak wielkiej mapie tutaj może robić. Chyba stanąć przy kapie i czekać po prostu bezsensownie. Druga sprawa, budynki. Budynki praktycznie, wjeżdżając tutaj do miasteczka, możemy złapać surprise'a, z tego względu, że większość z nich jest niezniszczalne. Dobra, jedziemy po jakimś tutaj ala lodzie. I zobaczcie, teraz wyjadę na słońce i już są zupełnie inne kolory niż w tym cieniu. Takie, moim zdaniem, trochę zbyt jaskrawe są. Ta biel jest po prostu taka za bardzo biała. O, tak bym powiedział. A tutaj jest właśnie otwarty taki trochę teren. Jedziemy dalej. Druga sprawa, zobaczcie, ile jest po prostu drogi do kapa. W razie czego, jeżeli nam przeciwnik wbije się na bazę, no to po prostu nie damy rady wrócić zbytnio. Dość spora jest ta mapka, szczerze powiem. Tak to mniej więcej wygląda, tutaj właśnie to miasteczko. No, mapa też dobra do kampienia dla potężnych TDK-ów, ewentualnie szwedzkich TDK-ów. I tutaj mamy kapa czerwonego, jedziemy dalej. I zobaczcie, praktycznie jest teren, nie jest płaski, tylko są górki, pagórki i zobaczcie, teraz się rozpędzę, będę starał się po prostu jechać i praktycznie non-stop mamy zmianę pozycji działa. Zobaczcie, widzicie? Jeszcze jakieś dołki, niedołki. Ale jak mówię, próbując trafić przeciwnika podczas jazdy, to jest totalnie ciężko. Nie można było tego zrobić bardziej płaskiego, nie rozumiem.
Dobra, jedziemy teraz od strony czerwonych. Pojedziemy w stronę zielonego kapa i zobaczymy, jak to dalej wygląda. Tutaj jest otwarta przestrzeń, naprawdę. Jeżeli staną dość potężne te deki typu lodówka czy gwiazda, a pojazdy będą próbowały się przedrzeć właśnie tutaj przez tą otwartą przestrzeń, będzie ciężko, naprawdę będzie ciężko. Nie wiem, przynajmniej ja mam takie wrażenie. Piszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie, no ale zobaczcie, no. Porażka jest jeżdżąc pojazdem po czymś takim. Czemu oni nie robią normalnych map? Szczerze powiem, z tych nowych ostatnio, co weszły, to naprawdę żadna mi jakaś tam nie, mocno niezbyt przypadła do gustu. Zdecydowanie fajniej mi się gra na tych starych mapach. Na szczęście dzisiaj powróciły dwie, Siewierogorsk i Dębina. Film z Dębiny już jest zrobiony. Jeszcze został mi Siewierogorsk. Też wam pokażę i zobaczycie, jaka jest różnica właśnie w mapach. Gdzie tutaj, no, to jest porażka dla mnie, coś takiego robiąc. Może ta mapa inaczej by troszkę wyglądała, jakby więcej zieleni było, a tutaj mamy, no, zimę. Śniegu napadało. I to jest właśnie problem z tym śniegiem, że tak jak na Himmelsdorfie jest zrobione, po prostu jedziemy po tym śniegu, a pojazd tak samo nam podskakuje. Nie możemy znaleźć sobie dobrej pozycji też do oddania strzału, bo po prostu depresja działa, czasami nam nie pozwala. Nawet mając te minus 10 stopni, pojazd delikatnie inaczej stanie na tej hałdzie tego niby śniegu, gdzie nie powinno być tak, że śnieg nas mocno podnosi. Tym bardziej nie tak duży śnieg. No dziwne, 320 metrów do kapa, a nie mogę wyspotować. Trzy minuty, tam z ogonkiem chyba było, na przejęcie bazy. W bitwie standardowej oczywiście. No nie wiem, nie wiem, co o tym sądzicie. Dla mnie bardzo średnia mapka. Nawet grając na takiej mapie jak stepy, no te są górki, pagórki, no ale są te przestrzenie dość płaskie, te górki nie są aż tak mocno drastyczne, że tak powiem, że ten pojazd, zobaczcie, kurczę, jak on się zachowuje. Za każdym razem praktycznie, jeżeli nawet próbujemy uciekać szybkim pojazdem, no to musimy zwracać uwagę na, o, coś takiego. No, cały czas praktycznie w powietrzu, jakbyśmy latali. No jest sporo takich miejsc, gdzie na przykład te deki będą miały fajny przestrzał. Oczywiście skampione. No tutaj oddałem strzał, chciałem zobaczyć, czy po prostu pojazd traci kamo, no ale niestety traci. No i dobra, uciekamy i zobaczcie teraz, jakbym chciał uciekać, zobaczcie. Paranoja. Teraz zobaczcie, nawet gdybym próbował oddać strzał, to jest po prostu nierealne. Nie wiem, może takie po prostu pierwsze wrażenia są moje, ale wcale ta mapa mnie nie przekonuje. Robiąc dzisiaj materiał na Dębinie, czułem się jak w domu. Tak samo Siewierogorsk.
A tutaj, no, nie wiem, a do tego miasta to nie wiem, czy ktokolwiek będzie jeździł, czy będzie w ogóle sens. No, zanim ktoś tam dojedzie, to będzie wyświecony i po pojeździe. Nawet próbując, zobaczcie, objeżdżać pojazd, grając lightem, no to... No, cienko to widzę, przy tych nierównościach. Tu mamy drogę do miasta. No nie, zdecydowanie ta mapa nie jest podobna do Świętej Doliny, nie jest podobna do Perłowej Rzeki. Tamte mapy zdecydowanie były fajniejsze. Był przepychacz, każdy jechał gdzie powinien jechać, lighty jechały spotować. No a tutaj to, nie wiem, będzie ciężko trochę. Tak samo jak, zobaczcie, Kazerin, tak samo mapa KN, czy dajmy na to właśnie te inne nowe, tam praktycznie co potyczka, to musimy gdzieś jechać w inne miejsce, albo po prostu pojazdy nam zmieniają pozycję i drużyna właśnie tak gra, gdzie po prostu wybieramy pozycję niby dobrą, gdzie wcześniej graliśmy, a nic tam nie możemy zrobić, tak więc no jest ciężko, ciężko. Tutaj właśnie chcę wam pokazać na budynki, które możemy zniszczyć, a które nie, także żeby nie było surprise'a, jak ktoś nas będzie tam próbował atakować. O, nasi tu byli. Biało-czerwone wisi. Dobra, chyba nie będziemy się już męczyć z tą nową, ala świetną mapą. I będziemy powoli kończyć materiał, gdzie mam jeszcze dla was jeden film i będzie to mapa Sewierogorsk. Tak więc słyszymy się w kolejnym filmie.